czwartemu premierowi. Dlatego nie ustąpimy. Będziemy obserwować rzeczywistość i proszę Państwa, tak jak uzgodniliśmy, rozważamy nawet formy zaostrzenia naszego projektu, naszego protestu, tego obywatelskiego komitetu, który się zawiązał. Powiem tak, jeżeli rozbudowy elektrowni nie będzie, to dzisiaj mamy miasteczko namiotowe w Czarnowązach, a za miesiąc będziemy mieli miasteczko namiotowe pod kancelarią premiera. Panie Dariuszu, proszę powiedzieć, dzisiaj tak naprawdę to drugi dzień waszej działalności tutaj, tego miasteczka. Była pierwsza blokada. Jak to z pana perspektywy wszystko przebiega? Czy odzew jest taki, jakiego się spodziewaliście? Wczoraj był dzień organizacyjny i faktycznie spędziliśmy tutaj noc kilku kolegów po to, żeby chronić tutaj ten przygotowany miasteczko namiotowe. Dzisiaj pierwsza pikieta o 14. Jak widzimy, frekwencja jest dosyć spora. Sparyli nas koledzy z górnictwa kamiennego, ze Śląska. Przyjechało tu 20 parę osób. To też dobry sygnał, ale też problem nie tylko mieszkańców Opolszczyzny, nie tylko pracowników elektrowni Opole, to również problem górnictwa. Na hałdach 800 milionów ton węgla czeka na odbiorców, a elektrownia jest jednym z wiodących odbiorców węgla kamiennego dla Śląska. Bardzo też jest budujące, bardzo pozytywny odbiór osób, które musiały niestety te 10 minut w korku poczekać. Z dużym zrozumieniem, bo rozmawiałem z kierowcami, z dużym zrozumieniem podeszli dzisiaj do naszego protestu. Myślę, że to jest też symptomatyczne, że po 20 paru latach od momentu uruchomienia pierwszego bloku, czy pierwszych bloków energetycznych, świadomość społeczna w Opolszczyźnie to zdecydowanie się zmieniła. Ja pamiętam, gdy 20 kilka lat temu musieliśmy robić może inne działania zmierzające ku przekonaniu mieszkańców Opolszczyzny o konieczności budowy tych bloków. W tej chwili duża część Opolszczyzny, opolskich mieszkańców wspiera nasze działania. Widać, że przez te 23 lata i świadomość się zmieniła, ale też wartość pracy, miejsc pracy jest wiodąca i to jest też dla nas jako organizatorów tego miasteczka i organizatorów dzisiejszej pikiety jest budujące. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!